Witam serdecznie wszystkich starych i nowych widzów na moim kanale. Rozpoczynamy 11 odcinek serii Zagrajmy w Callisto Protocol. Jak widzicie, tutaj mamy zamrożone nekromorfy, czy tam biofagi. Na pewno część z nich prawdopodobnie ożyje. Więc lepiej dmuchać na zimne. A spróbujmy na przykład strzelić jednemu w twarz. O kurde. Ale kurde, mi się udało, ja pierdziu. Znowu mi się klawiatura pozmieniała. Ej, nie wiem co się dzieje z tą grą. Przypisanie klawiszy. Deptanie mam pod insertem. 8 kredytów? Ej, kurczę, no to bez jaj. Nie wiem, czy tutaj lepiej... Gdzie? Nie widzę. Idzie. Dobra, gra się zapisała, więc chyba więcej tutaj żel zdrowotny. Dobra. Więcej prawdopodobnie się tutaj nie przemieni. Chociaż... Jednak nie miałem racji. Ale się, warto tutaj nawet dla samych fantów powalczyć. O, ten zniknął. Po prostu. Dobra, tu już mamy jednego... O, kurde. Kurde bela. Aj. Ale oberwałem teraz. Ej, to 4 kredyty to będzie bez jaj. Ja się może uleczę. Chociaż trochę. Holy crap. Tu jeszcze 2 było. 12. Jeszcze jeden. Ile goś będzie kurwa żył? Ja pierdziu. Chyba jakiegoś jednego pominąłem, bo ten się jakoś cudownie pojawił. Albo ja jestem niewidomy. Dobra, mamy drogę do Danii. Wolną. Ale zanim jeszcze do niej pójdziemy, to jeszcze warto tutaj wszystko posprawdzać. A, tu mamy ścianę, widzicie? Ja nie mogę przejść. Ale głupie. O tu. Dobra. The other way. I know. Well then, where are you going? Huh? I'll be back. What? Wait. Hey! Hey! Hey, get back here! Nasz statek, no ładnie. Początek gry. Tylko wtedy nie wiem, czy padał śnieg, już nie pamiętam. No, tam nie przejdziemy. Co ona kurde kombinuje? Strefa śmierci, odblokowane osiągnięcie. O. Bierzemy. O proszę, to też sobie weźmiemy. Max Barrow. Pytanie właśnie ile, bo kończymy rozdział, zobaczymy ile rzeczy żeśmy przeoczyli. O kurczę, aż raz, dwa, nie czekać tu 0 na 0. Dwa wpisy. Coś tam na końcu tego. Nie przeczytam ostatniego zdania, bo szybko znikło. On to wszystko zaplanował? Czy to nie może być przypadek? Powiem wam, że mamy multum amunicji. Patrzcie, ile tego mamy tutaj. 12, 10, 12, 8, 7, 8. Te dwa rzeczy do sprzedaży. Konwerter i dekoder. Aha, to czekajcie, bo ja tu chyba nie przejdę. Chociaż to jest to samo co tam. Czasami zdobywamy 100 kredytów, 90, a czasami 5, 4. Powiem wam, że to jest jakaś paranoja. Trochę. No tutaj nic nie zbierzemy, dobra. Więcej. Czasami mogę biec, czasami nie mogę. Hey, what are you doing? What's in here? Medical supplies? Bullshit. Open it. Why? Because I said so. We're not going anywhere until you do. Okay, fine. Yep, just like I told you. But records show you made multiple drops right before the incident. Yeah, me and a dozen other cargo ships. Don't try to talk your way out of this. I know you were involved. I had nothing to do with what happened on Europa. What's wrong with you? This implant is messing with my head. This doesn't make any sense. But I'm gonna figure it out. In the meantime, you better pull it together. Someone's gonna fly us out of here. Come on, let's go. Ktoś nas w coś wplątał. Ajajaj. This way. So what were you expecting to find? UJC bioweapon. Traced it from Europa to here. To my ship? I thought so. Control room's just up ahead. Get ready. Nie możemy gościa. Pokonać. Dobra. Trzeba się rozejrzeć. Dekoder. Przydałby się sprzęt do sprzedawania. Co ona tak chodzi? Ona za mną chodzi, czy co? O! No, fantastycznie. Coś tu mamy. Sierżant Scott Dwinti. O, został nam jeszcze jeden wpis. I w zasadzie byłoby to wszystko. No ale zaraz zobaczymy. Kurde, kto to kurczę... O. Gdzie to znikło? Ej, kuźwa, co to było? Szlak, jaka skrzynia. Ale jaja. Shit. Ale pech. Czasami jakieś takie dziwne rzeczy się dzieją z grom, no ale... Czasami nam coś tam utknie pomiędzy jakimiś kratkami. Time to transfer the data. I need to know everything I can about what's happening here. But you just ripped it out. Like you haven't done the same. Not to somebody I know. Did you really know him? Or were you just using him to escape? No wiecie, można to różnie interpretować. Kurczę, nie ma automatu nigdzie, mamy trochę tych rzeczy. O, skrzynia tu jest, okej. A w takich skrzyniach zazwyczaj jest kilka przedmiotów, więc przypuszczam, że nie będziemy mieli miejsca w ekwipunku. Żeby wszystko zabrać, no właśnie, cholera. Co teraz? Co możemy wyrzucić? Ile mam w ogóle życia? Full. Z apteczek nie wyrzucę, chyba że no. Tutaj też mamy sporo tej amunicji. Może w pobliżu znajdziemy automat jakiś, co? Kurde, no. Chyba że to wypierdzielimy. Dobra, wyrzućmy to. Najwyżej tutaj się wrócę. Tylko pytanie zaraz, co ja podniosę. O, to bym chciał podnieść. Dekoder. Mi jest potrzebna kasiora. Nie będę go atakował, bo raz, że szkoda mi amunicja, po drugie one nam nic nie wydropi. Przydałby mi się ten automat do sprzedaży. Właśnie, kolejny sprzęt. Cholera jasna. O, mamy to. Przesyłki, nowe nagranie. Czyli de facto żeśmy chyba wszystko zdobili. Tak, mamy wszystko. Sparta. Kurde pieczone, no. Zostawił mi kilka rzeczy. Nie podoba mi się to. Już tu nie wrócimy. No nie wiem, czy coś wyrzucać, kurczę, czy co. Apteczek mam tylko dwie, więc też nie będę wyrzucał. Cholera. Dobra, jedziemy, trudno się mówi. Chyba, że ja mogę to wziąć, złapać, tak? Chyba się da to złapać. Nie. Ale w Dead Space można było tak zrobić. Zabrałbym to do windy i wiecie, później sobie podniósł. Szkoda, sporo rzeczy zostawiamy. Saw something like it before. Back on Europa. Europa? The news report said that was all on you. UJC propaganda. Things aren't always what they seem. Kind of like me. And that cargo you thought I was hauling. Maybe. I'd sure like to think so. Kurde, nie ma nigdzie tego automatu. To chyba nie muzeum lotnictwa, odblokowano osiągnięcie. One must learn to accept what they cannot control. Still, I'm impressed that you made it this far. Perhaps you both have potential after all. Mr. Lee, Ms. Nakamura, your journey was especially long. All the way from Europa. What'd you say? But I'm afraid there's just too much at stake here. And the protocol cannot be broken. So, though your story ends, please know that you have my respect. No kurde, zniszczy ten... Go! 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 O cholera, jasne. Otóż tam nie wrócimy na dół, niestety, te rzeczy. Aha. Oh shit. Lekkie spadki FPS-ów, no ale... Oh shit. Ja mogę tylko w lewo, prawo sterować. Miałem dwie szanse, widzieliście to. Mogę dwa razy złapać. Zresztą można było chyba ją jeszcze za rękę złapać. Gdzie mój hełm? A, może już go nie będę potrzebował. No to znacznie ucieczki nici. O, shit. Skąd ona się tu wzięła? Niby jak? Chyba, że leciała za nami. To nie jest Dani. Nie podchodź tam. Się nie przestraszyłem. Przed nami przedostatni rozdział poniżej. Poniżej. Jesteśmy poniżej. Oh, shit. This is Arcus. What's that? Arcus, the original colony, the one the prison was built on top of. There's an elevator nearby. Take that to the transport hub, then cut across to the colony, and then back into Black Iron. Back into Black Iron? No, no fucking way. We almost got killed just trying to get out of Black Iron. This isn't about escape, Jacob. What's it about? Not anymore. What's it about? Answers! Why did the warden shoot down one of his own ships? I don't know. And how is it connected to Europa? This is supposed to be just another fucking job. This is crazy. What choice do we have? Come on. This area is not safe. Ojejku. O materdem. Dajcie mi automat do handlu. Mam kilka rzeczy w ekwipunku. Bandit. Along with the rest of Callisto. Tell them about the prison here. UJC's gotta make money somehow, right? Brakuje mi w tej grze możliwości wpływania w jakikolwiek sposób na otoczenie. Czyli niszczenie jakichś tam skrzyń, drzwi, ścian. No czegoś takiego tutaj nie ma. Oprócz tego, że tam jakieś paczuszki czasami podnosimy. Znaczy możemy je zniszczyć, tak? Ale one to takie przedmioty, wiecie, do zbierania, a nie ma takich rzeczy, byśmy mogli coś tam, nie wiem, chyba tą rurkę jakąś wygiąć, czy coś takiego. Ja może wymagam to dużo od gry, ale... O cholera, jasne. Sounds like the hangar's still coming down. Yep. Elevator's just up ahead. No czekajcie, bo ona idzie tutaj, a my może pójdziemy tu. Nie, bo ona wraca za nami. Ciekawe. No tutaj coś do zebrania jest, ale kurczę, znowu miejsca nie mam. Shit. O, kredyty sobie podniosę, ale to już na to nie ma miejsca. Cholera, fajnie by coś w pobliżu było. Ajajajaj. Bo tego też nie podniosę. Kurczę, no ja chciałbym się tu wrócić, nie? Nie wiem, czy będzie możliwość. Tam kilka rzeczy zostało. Mogłem sobie w sumie bardziej opróżnić ten plecak. To bym miał teraz więcej kredytów. Kurde, nie widzę tutaj żadnego. Shit. On the map there was a service route a few levels down. Might be a faster way to reach the colony. I hope this plan of yours doesn't get us both killed. Wraca się? Chyba to się zawali i po prostu nie będę miał na powrotu. This is the place, right? Yeah, but I don't see the elevator. Shit. It's busted. I was hoping we'd get lucky. This whole place is falling apart. There's got to be another way down. Then let's find it. Come on. Wiecie co, czekajcie, tu nie ma nic? Nie, tu nie ma nic. A jak zaskoczymy na dół, to już prawdopodobnie powrotu nie będzie. Szkoda. Kurde. No. Już tutaj chyba nie wrócimy. Koniec. Ajajajajaj. Ale lipa. Look out! I'm okay. Thanks. I can see another way. I'll meet up with you. Just be careful. It's worse than I thought in here. No, te FPS-y spadają. Coś mało walki, powiem wam, ostatnimi czasy jest. Nie, to dobrze czy niedobrze? Że co, niby ma tam zaskoczyć? Czekajcie, bo my... Czekajcie, którędy to mam iść? Tu? Ojojoj. Wszystko się sypie, wali. Zaraz polecimy. Czekajcie, bo nie mogę przez to przejść. Okej. Nie mogę, wiecie, biec. Niestety, więc nie przyspieszymy. Aha. O tu. Kurde, pieczone. To chyba tak miało być. Ale wiecie, że podczas filmików nie ma quick time eventów, więc podczas filmików nie musimy nic naciskać. Jak w niektórych grach, żeby przeżyć. Aha. O, shit. Teraz będzie scena z miniaturka z... Ups. On chyba nie widzi, wiecie? Chociaż nie widzi, nie wiem. Kurwa, jakie to agresywne gówno. Fucking shit. Better try and reach the transport hub. A, można było tego użyć, dobra, ale nieważne, udało się. Trochę życia straciłem, ale... No w sumie to trochę zjebałem. Przyznam szczerze, że można było tutaj użyć tych kolców. Straciłem cały magazynek, ale mamy amunicję dłużej, no co? Oszczędzać, kurde. A te jaja w sumie też nam nic nie dają. Więc nie musimy ich niszczyć. Okej, chyba tutaj widzę jakieś przejście. Poruszę się cicho. Aha, no, z shiftem. A co, ja nie mogę gościa zaatakować? Czekajcie, no, bo tu mamy jakiś ten wpis i znowu mamy dwa przejścia. Doktor Shin Hyu-Joon. Mamy już... Aha, to są zablokowane. Idziemy tam? Czy tu? A to jest zamknięte chyba. Tak, to jest zamknięte. Ja bym się chyba uleczył, bo po co ja mam tutaj... w sumie właśnie, uleczmy się. Nam się zwolni trochę ekwipunek. Czemu mam po cichu chodzić? Ja chcę walczyć. Ale dobra, niech będzie. O, 6 sztuk amunicji, fantastycznie. Don't make a sound. Ej, czekajcie, bo tak, tu mamy jedno przejście. To może zbadamy najpierw tą ścieżkę. Aha, czekajcie, bo tu są te stwory. Oh, shit. Kuźwa mać. Szlak. Dobra, można ich trochę tutaj porzucać. Shit. Aj, to był zły pomysł. Ajajaj. Nie masz najmniejszych tutaj szans. Ja pierdziu. Ale trochę dziwnie wyglądałem, kurczę. Ja pierdziu, ale ich tam było. No jednak ten pomysł z rzucaniem był zły. Czekajcie, bo mi się gra chyba nie zapisała. Czekajcie, to zrobimy sobie cięcie. Tutaj był tym razem akumulator. Przepieprzony mi się... Wiecie, jak polegnę teraz, to sobie, a tutaj jest masę tych krat, to sobie w następnym odcinku już tutaj, ja mogę tutaj zbackstopować. Dobra, okej. Okay. Nice. Kredyty. Czy w ten sposób to trzeba działać? Dobra, fantastycznie. Z najgorsze nam się gra nie zapisała, więc będę musiał chyba na drugi odcinek zrobić pod rząd. Chyba, że tutaj zrobi nam się save. Highlander, jasno. Kolejne kolce, to tak wygląda, jakbyśmy tutaj mieli jeszcze do czynienia z kolejnymi. Jest. Gra się zapisała. Ludziska, kończymy odcinek. W sumie nawet w dobrym momencie nam się to zapisało. Ja pierdziu, no fajna gra, naprawdę. Ciekawe, jak się to wszystko skończy. Nie, od dawna nie mieliśmy tutaj tego... jak to się nazywa? No, tego miejsca, gdzie możemy posprzedawać przedmioty. No bo tutaj się trochę tego zbierało. To byśmy sobie zwolnili. Widzicie, mamy 4 dekodery, 3 dekodery i konwerter. To byśmy to sprzedali. No więc może gdzieś tutaj w okolicy coś znajdziemy. Także dziękuję za uwagę. To wszystko w tym odcinku. Cześć!